Dwie rzeczy, które musisz zrobić, pisząc Twoje CV. Panuje takie ogólne przekonanie, że do każdej aplikacji, do każdego ogłoszenia powinieneś budować swoje nowe, piękne CV. Ale w praktyce nie widziałem nikogo i nie spotkałem nikogo, kto wysyłając 100 aplikacji stworzyłby 100 wersji CV. W praktyce kończy się to zazwyczaj tym, że wysyłamy jedno, standardowe, nieuporządkowane CV z przypadkowymi treściami na każde ogłoszenie. I jest to droga, jak się domyślasz, bardzo niepraktyczna i bardzo nieskuteczna. Z drugiej strony idea, która za tym stoi, jest bardzo słuszna i bardzo ważna, bo ważne jest to, abyś zawarł w swoim CV, w swojej aplikacji te rzeczy, które są potrzebne pracodawcom. I powiem Ci teraz, jak możesz to zrobić w sposób niezwykle bardzo efektywny, nie wchodząc w te kolejne dziesiątki wersji Twoich aplikacji. Po pierwsze, odpowiedz sobie na pytanie, na jakie stanowisko szukasz pracy. Następnie przeanalizuj z Twojej subiektywnej perspektywy jako eksperta, jakie kluczowe kompetencje są na tym stanowisku. Zbuduj listę około 10-15 takich najważniejszych z Twojej strony, z Twojej perspektywy kompetencji. Następnie porównaj to z tym, czego poszukują pracodawcy i rekruterzy. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Przeanalizuj około 20-30 ogłoszeń pracodawców i zbuduj prostą tabelkę. Po lewej stronie napisz nazwę kompetencji, a po prawej stronie częstotliwość jej występowania. Z tej analizy pojawi się obraz, jakich kompetencji, jakich rzeczy najczęściej poszukują pracodawcy, co jest im najbardziej potrzebne. I porównaj następnie to, co sam zbudowałeś w ramach tego, co Twoim zdaniem jest ważne. Nie rób tylko jednej perspektywy, bo Twoja perspektywa jest bardzo subiektywna, jest bardzo zawsze ograniczona do Twojej percepcji postrzegania tej roli. Z drugiej strony nie warto koncentrować się tylko na perspektywie pracodawców, tego, co oni komunikują, dlatego że ogłoszenia zamieszczane przez pracodawców są zamieszczane często przez osoby, które są na początku swojej kariery zawodowej i ich wiedza w porównaniu z Tobą jest w ogóle skalowo nie tak. Dlatego porównanie tych dwóch rzeczy, nałożenie tych dwóch perspektyw, Twojej i perspektywy pracodawców, da Ci doskonały rezultat, co w skrajny, radykalny sposób zwiększy efektywność Twojej aplikacji. Chcesz wiedzieć więcej o rynku pracy, o poszukiwaniu pracy? Kup książkę Skuteczne poszukiwanie pracy. Książka jest dostępna na www.xpl. Zapraszam serdecznie.